Cześć, jestem Beata i witam Was w drugim odcinku ziemniaczanego vloga. I zaczynamy dzień drugi zmagania codziennego vlogowania. Miałem dzisiaj wstać o godzinie 10, a jest godzina 11:32, bo mam się widzieć z Wąziem i z Beatką, bo mamy coś tam nagrywać. Pierwsza część vloga jeszcze się nawet nie ukazała. O 6 rano sobie przypomniałem w ogóle o tym spotkaniu. To spotkanie ma się odbyć tutaj, a wczoraj nie posprzątałem pozostałości po kostce. Więc teraz myślę, że najważniejsze będzie po prostu tą kostkę posprzątać. W ogóle uchwyt od mikrofonu mi się rozkręcił, muszę skręcić śrubkę. Ale tym się zajmę za chwilę. No nic dziwnego, że mam problem ze wstawaniem. Słuchajcie, jest godzina 4:25, a ja jeszcze nie mam swojego komentarza ze studia. Postaram się to nadrobić, ale z samego rana. I postaram się to ułożyć. W końcu tu mają być zmiany. I skończyliśmy nagrania dzisiaj na green screenie. I to jest w nim najpiękniejsze, że te wszystkie elementy, które dotychczas były widoczne, nagle uciekły. Nagle ich nie ma. No niestety w życiu rzeczywistym tak nie jest i to, że tutaj na przykład był bałagan po kostce, musiałem go posprzątać samemu. I dzisiaj chciałem właśnie ten podjąć temat. Porządku. Dzisiaj będzie to porządek w sferze takiej fizycznej, czyli z rzeczy, jakie leżą dookoła nas, a kolejne dni będą bardziej związane z uporządkowywaniem dnia, bo widzieliście... O, nowe tło. Widzieliście, jak wyglądał vlog pierwszy. Pojawił się znacznie później niż zamierzone to było, ale to jest dosyć urocze, bo to pokazuje, że dzisiaj miałem problem, żeby wrzucić tego vloga na odpowiednią godzinę. Nie zdążyłem, nie udało mi się tego złączyć w czasie. A może kolejne vlogi będą się bardziej systematycznie pojawiać. Wiecie, YouTube to, co się teraz w tym momencie tu rozgrywa, to, co wy teraz widzicie, to jest też taki mój pamiętnik i dzięki niemu mogę niejako te wszystkie drobiazgi upakować w jednym miejscu, no i później mogę na nie krytycznie spojrzeć po jakimś czasie. Chyba po to się pisze pamiętniki. Ja będę mieć wideo pamiętnik. Wiecie, jak się zaczął dzień trzeci? Od pół godziny nie mogłem włączyć komputera i zjadłem kawałek pizzy z chipsami. I teraz, jako taki spóźniony komentarz z wczorajszego dnia, mamy godzinę 16, a ja mam delikatne problemy z uporządkowaniem dobowym. Ale dzisiaj miał być temat sprzątania. A no właśnie, i dzisiaj, słuchajcie, na fanpage'u możecie zobaczyć jeden z gorszych stanów kuchni, na szczęście zasłoniętych pudełkami po pizzy. Natomiast teraz widzicie zdjęcie, to jest moja kuchnia, gdzie jest syf, ja sobie siedzę na środku niezadowolony. I tak nie musi być codziennie. Najprzyjemniej jest tak naprawdę móc z kimś coś zrobić. Pączek akurat przyjechał do mnie na parę dni i stwierdził, że mi pomoże, więc jestem mu mega wdzięczny i wtedy robota bardzo szybko mija wspólnie. Zdarzają się jednak chwile, gdzie jednak trzeba samemu coś zrobić, wtedy jest trochę smutno. No ale to pokazuje, że bardzo wiele jest zależnych od nas, tego co my chcemy zrobić. To zajęło mi dosyć sporo godzin. Ja rozumiem, tam nie było może widać bardzo dużo syfu, no bo dobra, było widać, z całej kuchni, tylko jeszcze dodatkowo były szafki wypełnione, pod szafkami trzeba było umyć za szafkami, więc samo mycie kuchni trochę długo zajęło. Tylko że to jest kolejna moja zmiana. Syf w kuchni miałem od zawsze. I mam nadzieję, że taka sytuacja jak tutaj już się nie będzie powtarzać. I dlaczego? To jest dobry przykład. I tego mnie właśnie Pączek, którego widzieliście, nauczył. Trzeba zacząć od drobnych rzeczy. Na przykład, jeżeli bierzemy i gotujemy sobie herbatę, zalewamy ją, to nie wyrzucamy tego szczura, czyli herbaty, którą zaparzyliśmy do jakiejś szklanki obok, nie kładziemy jej na żadnym talerzyku, tylko wrzucamy ją na przykład do kosza. To samo się tyczy absolutnie każdej innej rzeczy. Zejmę batonika, wyrzucamy od razu papierek do śmietnika. Aż się zrymowało. Wydawać by się mogło, że to są strasznie takie głupie, zwykłe, proste komentarze, ale uwierzcie mi, do swojego życia ja to muszę w jakiś sposób zastosować, bo... no mam z tym problem. Oprócz tego chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Wczoraj był też finał Japaczki, czyli ogólnie charytatywnej akcji Jaroka i Szlachetnej Paczki. Jarok, Szlachetna Paczka, Japaczka. W przeciągu 72 godzin streamowania udało się zebrać 142 500 zł 11 groszy z takiego celu, który był określony na 100 000, więc nic, tylko pogratulować. Ale dlaczego dodatkowo o tym mówię?
Są sytuacje w życiu, kiedy człowiek zupełnie nie spodziewa się, w jakim miejscu się znajdzie. Jak wczoraj Izak streamował, to na przykład grałem z nim, grałem z Grabą, Seto, posłuchajcie zresztą. Gram w CS-a z Izakiem, Grabą, Seto i staramy się... Ja pierdzielę. Nie sądziłem, że kiedyś przyjdzie mi grać w takiej ekipie. Jest Nathan, HS, Seto, Yuhi, Soshibo, Graba, Ziemniak, MKRR, Izak i Rock. Jak widzicie, zdarzają się po prostu takie sytuacje totalnie losowe jak dziś. I to jest fajne, to jest ekscytujące w życiu. Trochę jest to dziwne przed taką 11 czy 13 tysięczną publicznością, ale zawsze daje to człowiekowi takiego powera i to jest zawsze nowe doświadczenie w życiu. Słuchajcie, kolejnego dnia chciałbym się zająć, czyli dzisiaj, trochę innym rodzajem uporządkowania, bo cały ten vlog ma być na zasadzie uporządkowywania. Nie będę wam niczego spoilować. Ja w takim razie domontowywuję do końca ten materiał, wrzucam go dla was, a my za chwilę będziemy tutaj nagrywać coś. Z T-Voltem i Zosią. Ale o tym dowiecie się dopiero jutro. A jeszcze jedno byłbym zapomniał. Postaram się też w dzisiejszym, jutrzejszym vlogu odpowiedzieć na wasze pytania, jakie pojawiły się pod poprzednim odcinkiem. Po prostu sen mnie zmógł i o tej czwartej czy którejś po prostu padłem i wstałem dzisiaj o 15. Ale uwierzcie mi, zobaczyłem część komentarzy, widziałem słowa otuchy i dzięki. Dzięki. Mam nadzieję, że się uda. Jestem pozytywnie nastawiony i tak jakby się wydawać mogło, teraz wchodzę do kuchni i jest po prostu przyjemnie. Mogę kogoś zaprosić na kawę. A no właśnie dlatego, że dostałem wieczorem, to jeszcze o tym nie powiedziałem. Wczoraj Karolina z Pączkiem piekli pierniczki. Teraz, uwaga, ja wam pokażę. Przełam lody. Dobra, za chwilę zjem. Nie będę was męczyć jedzeniem na ekranie. A zobaczcie na tego pierniczka. Jest ziemniak! Jest ziemniak! Jest pierniczkowy ziemniak! I uwaga, to jest ziemniak, który zamierza się zmienić. Ma nawet szarfę ziemniaka. Z serduszkiem. Jeszcze rozrysuję jeden diagram. Możecie się zastanawiać, dlaczego jako pierwszą posprzątałem kuchnię. Dlatego, że mogę ją wam pokazać. Kuchnia oznacza jedzenie, a jedzenie jest równoznaczne z dietą. Dieta może spowodować, że ziemniak, jakiego tu widzicie, smutny ziemniak, zamieni się w takiego Pakero ziemniaka. Los Pakeros ziemniakos. Tu jest przerwa jakby co, ale jest mała. Trzymajcie się i do jutra!